Kolejny punkt, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej Kraków. To jest druk 329. I tutaj powiem tak. Zmieniamy naszą pozytywną opinię na negatywną. Jest to spowodowane pismem z Wydziału Mieszkalnictwa, w którym jest zapisane, że osoba, której pozytywnie żeśmy zaopiniowali wniosek, no, dwie wątpliwości się pojawiły. Jedno, że ma wyrok karny, a druga to, że syn ma udziały w działce, w budynku mieszkalnym poza Krakowem. I te rzeczy jakby przesądzają naszą, że tak powiem, albo uzasadniają naszą negatywną opinię i Wydział Mieszkalnictwa właśnie o to nas prosi, żebyśmy wzięli te fakty pod uwagę. Otwieram dyskusję na ten temat. Jaki to jest adres? To może mąż osiedle. Tak, to osiedle jest Kazimierzowskie, jeżeli... Tak? Kazimierzowskie. Rok chyba 29, jeżeli... Tak. Dyskusja była otwarta. Nie widzę dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Przy? Przeciw. Pani Janie. Wstrzymać się teraz. Przeciw. Za szybko rozumiem. To muszę reasumpcję zrobić, przepraszam. To mam prośbę, żeby... Rozumiem, więcej czasu pan potrzebuje, żeby... Pani Janie. Powtarzamy głosowanie, żeby nie było wątpliwości, bo później powie ktoś, że chciał tak, a nie wyszło, albo pan przewodniczący nie pozwolił. Reasumpcja, czyli będziemy od nowa głosować. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jeden przeciw. A kto się wstrzymał od głosu? Przy jednym wstrzymaniu. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej Kraków, druk numer 329.